Najpierw szukanie odpowiedniego elementu, potem układanie w artystyczną całość. Zajęcia mozaiki obłej zorganizowane w Centrum Sztuki Zamek Sielecki okazały się nie tylko inspirującą lekcją tworzenia, ale również łączącą pokolenia zabawą. Chciałyśmy zrobić coś z Zuzią razem czegoś dokonać i akurat nadarzyła się okazja, żeby się zapisać na warsztaty. W związku z tym stwierdziłyśmy, że to będzie wspólna, zespołowa praca i że to nam zrobi dobrze. A przy okazji będziemy mogli stworzyć coś wielkiego. Efekt potrafi zrekompensować żmudną pracę przy stole. Sztuka jest takim polem, tak jak sport, tak jak gotowanie, wspólnego spędzania czasu i gdzie dzieci widzą, że faktycznie dorośli troszkę szybciej coś zrobią, ale z drugiej strony dorośli dają dzieciom to pole do popisu, żeby też miały szansę się włączyć. Poza tym wyobraźnia dziecięca jest niedoścignione. Dziecięcej wyobraźni nie brakowało również dorosłym uczestnikom tego spotkania. Ma przedstawiać łączkę, po której skakają szczęśliwe zwierzątka. Wolne, swobodne, zajączki, wiewiórki. No taka praca, tak sobie wymyśliłam. Takie pomysły przychodzą z łatwością, bo patrząc i wybierając różnobarwny fragment szkła, niemal od razu wiemy, jak i gdzie go użyć. Możemy sobie dokładnie wymyśleć z gotowych już powiedzmy elementów to, co chcemy. Czyli widząc jakiś element, pobudzamy swoją wyobraźnię i ustawiamy sobie obraz tak, jak nam się podoba. Już nam coś narzuca, musimy też coś do tego dołożyć. Można to robić poprzez samą grę kolorów albo ustawienie jakiegoś konkretnego tematu. Zanim jednak zaczniemy układać swoją mozaikę, niezbędne do niej materiały muszą przejść długi proces obróbki. Każdy ten jeden maleńki ścinek trzeba ułożyć w piecu na płycie, rozdzielając go z innym, przepalić to oczywiście w temperaturze około 800 stopni, wystudzić, odprężyć i wyjąć. Teraz wszystko trafia na stół i już możemy zabrać się do pracy.